dwie osoby. Nazywam się Bartek Radzimierski. Zapominam czasami jeść wasz. Nazywam się Barbara Maciejewska i jestem na emeryturze. Książka to jest mój przyjaciel. I tak było od najmłodszych lat. Jedna książka, którą miały wcześniej przeczytać. Żadnej z osób nie uprzedzono, kto będzie drugim rozmówcą oraz, że miały do przeczytania tę samą książkę. Nie zostały również poinformowane, jaki dokładnie jest cel nagrań. Jak poradzą sobie z wyzwaniem i co pokaże eksperyment? Aby się o tym przekonać, zaaranżowaliśmy specyficzną sytuację. Krzysztofy. Mam na imię Basia. Proszę. A ty jak masz na imię? Bartek. Od pierwszego momentu bardzo dobrze. Byłam bardzo zaciekawiona. Przede wszystkim. Co tutaj mamy? Jaki wiersz mieliście do przeczytania przed spotkaniem? Jan Brzechwa na straganie. Ja widziałam, że chłopczyk się bardzo zaczął otwierać. Jak zaczęłam czytać wiersz. Tutaj będzie wiersz. Jest! Słuchaj. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Skupił się, zainteresował. Widziałam, że zaczął inaczej słuchać. Że jakieś warzywa są na straganie. I kłócą się ze sobą, tak. Prawda? A czy lubisz wiersze czytać? Albo jak mamusia ci czyta? Nie. Nie lubisz wierszy? Podobało mi się jedzenie. Dlaczego należy jeść warzywa i owoce? Żeby być zdrowym, silnym. Żeby być zdrowym, no właśnie. Moje ulubione warzywa to chyba fasolka. Ale wiesz, co jeszcze lubię? Jabłka. Pani Basia jest jak moja babcia. A teraz otwórzcie skrzynię i wykonajcie wspólne zadanie. A w skrzyni były warzywa i robiliśmy z nich sałatkę. W ogóle nie spodziewałam się, że będę robiła jej sałatkę. I on bardzo chętnie najpierw mi pomagał, a potem bardzo chętnie zjadał ich. Jak będziemy dzieciom czytać, to na pewno będą się lepiej rozwijać. Będą mieć lepszą wyobraźnię przede wszystkim. Lubię czytać, bo na przykład... No to jest fajne.